Polski rząd pozwie Komisję Europejską. Chodzi o krajowy plan odbudowy DGP, Polska szarża w sprawie KPO. Rząd rozważa pozwanie Komisji Europejskiej za bezczynność w sprawie krajowego planu odbudowy, przygotował też katalog spraw wymagających jednomyślności, które Polska mogłaby blokować w ramach retorsji, informuje we wtorek, dziennik Gazeta Prawna. Z Warszawy i Brukseli płyną sprzeczne sygnały. Z jednej strony słychać o ostrożnym optymizmie, z drugiej o zastrzeżeniach do klimatu inwestycyjnego w Polsce i zmian w sądownictwie. Jak ustaliliśmy, wczoraj w Brukseli był wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wizyta miała pozostać w tajemnicy, a przedstawiciele resortu nie ujawniają agendy spotkań. Nasze źródło twierdzi, że między Brukselą a Warszawą trwają techniczne uzgodnienia w sprawie wpisania do jednego z tak zwanych Kamieni milowych po konsekwencji orzeczenia CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czytamy w dzienniku. Według DGP, polski rząd, który już w lipcu uznał, że plan jest wynegocjowany na poziomie operacyjnym, również traci cierpliwość. Jego zdaniem komisja, zamrażając po, wychodzi poza unijne rozporządzenie. Dlatego, jak wynika z informacji gazety, niewykluczone są bardziej radykalne działania, takie jak zaskarżenie K do Trybunału Sprawiedliwości za bezczynność. Myślimy o tym, ale i ma dwa końce, bo oni mogą powiedzieć wtedy plus dobrze, to czekamy na wyrok plus. I wtedy k pozostałby uruchomiony jeszcze później, tak, według gazety, wypowiada się jej rozmówca z rządu. Pod uwagę mają być brane także inne kroki. Mamy już zebrany i usystematyzowany katalog spraw. Które możemy zablokować, szczególnie jeśli wymagana jest jednomyślność. Przykładem mogą być sprawy podatkowe, którymi zajmuje się ECOFIN ministrowie finansów państw członkowskich Red, twierdzi rozmówca Gazety. Jednocześnie, jak podaje, DGP, choć pakiet ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości jest przygotowany, zakłada m.in. likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej Sen i spłaszczenie struktury sądów. To jednak w rządzie słychać, że nie zostanie zaprezentowany dopóki KPO nie zostanie odblokowany. KPO to dokument, w którym kraje członkowskie wskazują, jak wykorzystają pieniądze z unijnego funduszu odbudowy. W przypadku Polski mowa o ok. 24 miliardów euro grantów.